Jędrzej Moraczewski, Ignacy Jan Paderewski, Leopold Skulski, Artur Sylwiński, Kazimierz Bartel i tak dalej, niektórzy z nich byli przystojni i inni byli inteligentni i można o nich mówić, co się chce, ale prawda jest ta, że oni są symbolami demokracji, są premierami i jedyny premier, który nie tylko jest przystojny, on jest też inteligentny, on mówi po angielsku. It's simply the matter of perspective. On umie filozofować. Bo niewiele jest w świecie krajów podobnie doświadczonych przez historię. On jest dobrym katolikiem, jest nie tylko dumą Polski, on jest dumą Europy. Światło w ciemności. To jest Mateusz Morawiecki. Chciałem zrobić skomplikowane jedzenie, takie fantastyczne, ale kurwa nie miałem czasu, bo ten premier tutaj zmarnował wszystko. Powiem ci zaraz dlaczego i jak, ale najpierw muszę tylko tutaj zacząć z przepisem. No i że nie miałem czasu, to pomyślałem, zrobię odwrotno. Zrobię odcinek, gdzie nic samemu nie robię, gdzie tylko gotowe takie produkty ze sklepu kupiłem i wpierdalam to wszystko do kanapki i kurwa mam. To nie znaczy, że źle smakuje, to znaczy tylko, że jeżeli jesteś leniwym kutasem, kurwa, to który nawet nie chce jedzenie samemu robić, to możesz tutaj zobaczyć i kurwa zaczynamy. Tu mam spam. I spam to jest takie mięso mielone i pakowane mocno z tłuszczem, solą i takie rzeczy. I bardzo to jest, na Hawaii bardzo to jest. Tam nawet mają sushi zrobiony ze spamu. I to nie jest złe. Nie jest bardzo zdrowe, ale nie jest złe w smaku. I wszystkie kraje mają takie swoje mięso w tłuszczu albo w czymś, które nie jest kwalitet, ale którego jedzą ludzie, kiedy nie mają nic innego do jedzenia. Albo kiedy nie chcą nic innego robić i tak dalej. No wiesz, w Szwecji na przykład mamy faulukov. I faulukov to jest takie jako wielka parówka. Się ściąga tą skórę i się smaży plasterka, tak. Niemcy mają swoje te parówki, tu jest taka szwedzka sylta i w Polsce chyba też znajdziesz jakieś takie tanie mięso zapakowane takie albo w puszcze i dobrze. Używaj co kurwa chcesz, tylko żeby to było tanie i niepaskudne. Przygotuj majonez i tu jest ajwar, to takie co w Kroacji i w tej Jugosławii przedtem, nie wiem jak teraz po polsku nazywa się ta dzielnica. Tam dużo tego używają, jeżeli nie znajdziesz tego w Polsce, to używaj świkłę może. Bo w Polsce przecież macie tą świkłę, to też wpierdalacie na kanapkę i dobrze. Jakiś chleb, jajko, musztardę i czerwoną cebulę. Cebula jest świeża, to jest jedyna rzecz tutaj, no i jajka, która jest świeża i reszty kurwa wszystko jest zapakowane takie hermetycznie, żebyś mógł tą kanapkę następny rok robić i tak nie zatruje się. No i dlaczego nie mogłem coś skomplikowanego i dobrego robić? No powiem ci dlaczego. Dlatego, że na żywo, na Twitchu, no poczekaj kurwa, nie bądź leniwym kutasem, ja gadam, a ty w tym czasie na plasterki te kurwa mięso, albo co tam kurwa masz kroj. Chciałem wysłać list do tego polskiego premiera. Szanowny, what the fuck, it's szanowny, not szanowy. Why is it? Ale ja kurwa nie umiem po polsku pisać, nie umiem ortografię dobrze po polsku i kurwa nie wiem nawet jak się pisze ten polski L, to jest tą tym. No touching. You put it like that? I robiłem jeszcze raz, żeby kurwa śmieli się wszyscy ze mnie.
nie udało mi się to robić i kurwa co? Dlaczego musiałem ćwiczyć na to, żeby pisać po polsku? No, dalej robi mi to jedzenie szybko i tanie i to. Dużo oleju i smażcze mięso, weź chleb i wpierdol do piekarnika, żeby trochę chrupiące się zrobiło, trochę koloru dostało. I wiesz, jeżeli masz taki chleb do dupy, który suchy się zrobił, nie ma problemu, trochę połóż wody na chleb i wpierdol do piekarnika, będzie miękki i chrupiący i dobry. No i teraz robimy ten dressing. Trochę dobrego majonezu i ten ajwar albo kurwa co masz tam w Polsce. Wymieszaj i kurwa masz. I myślisz, o kurwa, ja swój ten i ten chcę robić, ja nie chcę tutaj, to kurwa rób swój wszystko. Ja tym razem nie miałem czasu, mówię ci, bo uczyłem się po polsku pisać, kurwa. Mam ważny list do wysłania. No i usmaż jajko, chyba wiesz jak się kurwa jajko smaży. Ale możesz używać taką formę, jeżeli chcesz, żeby okrągły było. Jeżeli nie, to rób jak chcesz. Ale pamiętaj, nie za wysoki ogień, bo wtedy takie gumiaste robi się jajko. Lepiej pomału jajko smaż i lepiej ci wyjdzie. Białko będzie takie dobre, miękkie, ale i tak będzie trzymało się i żółtko będzie płynne, tak jak ja lubię. No i zaraz montujemy ten chlebek, tą kanapkę, ale najpierw chcę ci pokazać, jak mi wyszło z listem. Bo ćwiczyłem i ćwiczyłem i nareszcie mi wyszło. Okay. Szanowny panie premierze, zwracam się z zapytaniem, które nurtuje zarówno Polaków, jak i ludzi poza granicami Polski. Czy lubi pan potrawę złożoną z bułki bądź naleśnika z dodatkiem mięsa i warzyw, dalej zwaną kebabem, która głęboko wpisuje się w polskie tradycje kulinarne? Zapytanie motywuję troską o pańskie wartości patriotyczne. Z wyrażami najwyższego szacunku, Food Emperor. No chlebek jest chrupiący, dobry, te mięso usmażone, ma ładny kolor, sosik jest gotowy, ukroj trochę tej czerwonej cebuli, jajko też gotowe, to szybko tutaj rób. Chlebek, troszeczkę musztardy, te smażone mięsko, tego sosiku z majonezem, trochę cebulki, jajeczko smażone, sól i pieprz, kurwa na to, i tą bułę, drugą stronę bułę. I kurwa mać, masz taką bułę i nie jest paskudna, ale też nie jest fantastyczna, kurwa nie będą kutasi lecieli z nieba, ale to nie ma znaczenia, bo kurwa list napisałem do premiera polskiego i to tylko to jest ważne tym razem. Ona kurwa większego siusiaka niż wszyscy. Teraz czekam na odpowiedź. Co rano staję, otwieram pocztę i szukam tam list. List od Morawieckiego. 17. Premier od Republiki Polskiej. Historyk i ekonomista. O, żeby on tylko napisał mi i odpowiedział. Czy tak, czy nie? Najbardziej właśnie podoba mi się to połączenie tego słonego ciasta z takim rybowym smakiem tych właśnie krewetek i kawioru.